Dzień dobry, 7 stycznia, a tu mamy, proszę ja was, akcję Zima, Rzeszów Zimowy. Dawno nas nie było, nie nagrywaliśmy, ale powracamy powoli z odcinkami, o przepraszam. Jak widzicie, u nas akcja Zima i to taka, widać się grubsze zapowiada, bo powiem wam szczerze, na zewnątrz przymrozek minus 10, no to się w końcu ten śnieg utrzyma. Utrzyma się ten śnieg, a nie będzie tylko na 2 minuty, tak jak ostatnio. No co, no. U Dragona, jak widzicie, wszystko super. Po świętach z kilogramek, myślę, leciutko do góry. No ale to wiadomo, jak wszędzie. Tu kiełbaska, tam szyneczki, kawałeczek. To norma. Człowiek zawsze coś daje. Chodź, Dragon, chodź. No chodź, Dragona. No musiałem na chwilę przerwać, bo ktoś przechodził. No także Dragon po świętach czuje się wspaniale, znakomicie, jest naprawdę super. Żadnych problemów odpukać. Rośnie jak na czerwcu. Trzyma się dobrze, jest w porządku. Zresztą jak sami widzicie, szczęśliwe, że śnieg pada. I powiem wam szczerze, że święta przebiegły spokojnie. Sylwester też przebiegł u Dragona spokojnie, gdyż nie braliśmy go ze sobą, byliśmy u znajomych na Sylwestrze, nie braliśmy go ze sobą, został w domu, okna wyzamykane. Dragon należy do tych ludzi, do tych psów, których nie rusza strzelanie petardami i on ma to gdzieś po prostu. Widać to po nim, że on ma to gdzieś, nie interesuje go to. Niemniej jednak ludzie, no nie wiem, mam nadzieję, że będzie zmierzać do tego, że będzie to powoli zakończone, że będzie wprowadzony zakaz tego strzelania, bo szkoda tych zwierzaków. Ja bynajmniej tutaj widziałem ogłoszenia, że, znaczy informacje na internecie, że wyświetla się, że jeden piesek uciekł, drugi uciekł, co te pieski przeżywają. Kurczę, zawsze można inaczej, można zamiast tych fajerwerków kupić zimne ognie, można kupić te takie są, ja kupowałem w tym roku, to nie są petardy, tylko to takie pirotechniczne. To on ani nie daje huku, ładnie wygląda. Dbałem o te nasze zwierzaki. One jednak czują to tam ileś tam razy bardziej niż my słyszą, więc szkoda, żeby się im słuch zepsuł. Tym bardziej, że oni robią dla nas wszystko, więc możemy ten dzień też zrobić dużo dla nich, bo oni się nam oddają całkowicie, więc my możemy zrobić to tak samo w ten dzień. A tym bardziej jeszcze Sylwestra. A już naprawdę nie rozumiem ludzi, którzy walą dwa dni przed Sylwestrem, nawalają tymi głośnymi petardami. Chodź, żabko, tutaj chodź. Nawalają tymi głośnymi petardami. Już dwa dni przed Sylwestrem. Nie wiem. Dla mnie to jest troszkę paranoja. Jak macie za dużo funduszy, ja tam wcale nikomu nie wyglądam, ale jak macie dużo funduszy, to powinno się, nie wiem, przekazać na bodajże na schronisko. Już nie mówię na ludzi. Przekażcie na zwierzaki, kupcie dwa koce, zawieźcie do schroniska na zimę, żeby miały cieplej. Dobry uczynek, wszystko ok. A tutaj wyszczelacie i tak naprawdę kasa idzie w niebo. A tutaj bynajmniej wiecie, że wydaliście, ale ktoś z tego skorzysta. I ktoś wam będzie wdzięczny do końca życia. Także z takim przekazem chcieliśmy zakończyć dzisiejszy odcinek, troszkę krótszy. Niebawem pojawią się nowe. Pozdrawiamy, życzymy w nowym roku wszystkiego dobrego. Abyście nie chorowali, byliście zdrowi. Pomyślności, szczęścia dużo, ale przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Pozdrawiamy razem z Dragonem. Trzymajcie się, cześć.